1986 rozpoczęła się budowa zapory w Świnnej Porębie. Dzisiaj mija już praktycznie 29 lat od tego momentu i postanowiono otworzyć, ale nie zaporę, ale jej koronę, tylko i wyłącznie. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Wie pan, to jest paranoja, bo ja tutaj urodziłem się tutaj w Świnnej Porębie. Tutaj się jakby kiedyś kąpałem i tak dalej, no to paranoja pana, tak się odmyka po kolei, a droga na przykład z Brańkówki, żeby można było dojechać na Brańkówkę, 15 milionów, przetarg był zrobiony na drogę, no ale się okazało, że RZGW pieniędzy nie ma. A o co chodzi z tym otwarciem korony dzisiaj? Czy no żeby to był jakiś ruch przed wyborami? No to... Żeby można się było pochwalić, że zapora została otwarta, tak? Tak. No tak się to po prostu robi, że zapora została otwarta, a jeziorem jakby państwo dalej przejechali, to oprócz tego są osunięcia ziemi. Na krajówce, tutaj troszeczkę dalej, jak pojedziecie w stronę Mucharza, robią akurat przy drodze krajowej, gdzie po prostu droga się osuwa. I... Czyli za miesiąc będzie uroczyste otwarcie naprawionych osuwisk, a za 2 miesiące oświetlenia na zaporze, a za 3 miesiące generatorów, tak? No, oni to tak, wie pan, odmykają to stopniowo po to, żeby po prostu jakby woda przyszła, zaleje, no tak jak było już zalane 2 razy tutaj te jezioro, bo ja tutaj praktycznie stąd pochodzę, no to 50 lat się ten zbiornik buduje, to jest normalnie paranoja. To jest paranoja, no. Typowo budowa zapory rozpoczęła się w 86 roku. Czy według, bo pan jest, rozumiem, mieszkańcem Świnnej Poręby, tak? Tak. Czy według mieszkańców Świnnej Poręby, z tego co pan słyszy, taka zapora jest potrzebna? Czy ona jakoś wzbogaci rozwój miejscowości? Nie, no, no zapora tak, tylko wie pan, no... Nie wiemy do końca, jak będzie wysoko po prostu... Chodzi o zalew, nie? Żeby były tereny rekreacyjne przeznaczone pod to, bo to w tej chwili to tak państwo wykupiło, jest państwowe, a my jako mieszkańcy nie mamy dostępu takiego terenu. Mieszkańcy ze Świnnej Poręby mamy tutaj teren. Można łódkę sobie postawić, można przyjechać samochodem. Proszę mi pokazać takie miejsca. Sekundę. Jakoś sobie radzę, nawet bez pańskiej pomocy. Proszę mi powiedzieć, czy tutaj dobrze widzę, że jest napisane zapory? To co by jeszcze pan chciał skończyć? Proszę powiedzieć. To jest cały obiekt, to nie jest obiekt. Zapora to jest cały obiekt. Właśnie chciałem pana zapytać, żeby pan jeszcze... Ja wiem, że pan się na tym zna lepiej niż ja. Chciałbym się natomiast zapytać, co by pan chciał jeszcze... Jak tutaj zrobiliście, bo to jest tama. Wie pan, ja wiem, że jest taki zwyczaj miejscowy, że 2 osoby mówią razem. To teraz pan. Jak pan zadaje pytanie, to proszę poczekać na odpowiedź. Jeżeli pan nie potrafił tego zrobić, to niech pan nie zadaje pytań. Będę próbował się nauczyć od pana. Myślę, że na pewno mi się uda. Gdzie tu kultura? Jak pan mówił, to w domu kultury, jak zwykle. Proszę dalej. No to jest właśnie poziom dyskusji nie w pana kultury. Ja chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które pan zadał. Naturalnie. Jeśli chodzi o zaporę, to jest cały obiekt. To nie jest tylko, proszę pana, tama jak na potoku, ale to jest, proszę pana, tak, że powiedzmy całe dno zbiornika, infrastruktura, osuwiska, których, proszę pana, nie zrobiliście. Czyli proszę, jeśli dobrze pana rozumiem, dno zbiornika i drogi, to też jest zapora. Ale jak można to chciałem usłyszeć bardzo. Panu dziękuję. Brawo dla Borana! Widzicie państwo, niezasłużony aplauz, jeszcze się człowiek nie zdążył przedstawić, a już biją brawo. Źle czy dobrze, byle z nazwiskiem. Tak jest. Nazywam się Konrad Myślik, jestem rzecznikiem... Z otwarcia zapory. Jestem rzecznikiem prasowym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i będę miał przyjemność prowadzić dzisiejszą uroczystość. Opatrzność sprawiła, że pogoda jest łaskawa. Na pewno sprawiły to także miejscowe władze samorządowe, za co bardzo dziękujemy. Bardzo proszę panią dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, panią Małgorzatę Owsiany, o rozpoczęcie uroczystości. Pani dyrektor, zapraszam. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie na zakończeniu z kolejnego etapu budowy zbiornika Świnna Poręba, korpusu zapory. Bardzo dziękuję, że w gęsto zapisanych kalendarzach znaleźli państwo czas na to, żebyśmy się wspólnie spotkali na tym uroczystym dniu.
który jest dla nas bardzo ważny, dla całej gospodarki wodnej w Polsce, ale przede wszystkim myślę, że w Małopolsce, bo wszyscy już doświadczyliśmy do tego, jak zbiornik może pracować w trakcie powodzi. Dziękuję za przybycie. Z mojej strony chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że po tylu latach odbieramy ostatni element budowni hydrotechnicznej. Natomiast zaznaczam, że nie jest to zakończony program budowy zbiornika. Jak wiecie Państwo, kończymy ten najważniejszy element, jak gdyby cała budowla hydrotechniczna jest przygotowana. Program i plan budowy zbiornika zapewnia też wszystkie inwestycje, które są wokół tego zebrane. Także zostały nam jeszcze w sumie całkiem niewielkie, jak do całej inwestycji dwumiliardowej, do skończenia rzeczy, czyli część osuwisk i drogi. RZGW w Krakowie, która od wielu lat, a właściwie to już można powiedzieć, że to pokoleń, realizuje to zadanie. Oczywiście to zadanie realizujemy bardzo długo. Chciałoby się, żeby tego typu inwestycje hydrotechniczne udawało się zrealizować szybciej, ale to są bardzo złożone inwestycje. Teren jest bardzo trudny z punktu widzenia prowadzenia tego typu prac, w związku z czym rzeczywiście trzeba było na tym obiekcie poradzić sobie z ogromną ilością złożonych problemów. To miejsce już dwa razy uratowało przed nieszczęściem naprawdę wielu mieszkańców Małopolski. To miejsce, ale w trakcie budowy. To był plac budowy. Na szczęście tak zaawansowanej, że mógł miliony metrów sześciennych zgromadzić tutaj. To będzie normalna eksploatacja budowli hydrotechnicznej. Nie ma innej rady, tylko trzeba tę wodę wyłapać wcześniej, za czym dopłynie do Sandomierza, za czym dopłynie do Krakowa. Nawet ten napis, który tutaj jest, on jest trochę mało poważny, gdyż te pieniądze, o które tak się martwią, niektórzy, te pieniądze są i to zostanie dokończone. Więc ja rozumiem, że jest kampania wyborcza, że są tacy, którzy chcą wszystko rozbić, pana słowa, ale... Pana słowa są kampania wyborcza. Drodzy Państwo, mimo pewnych pozorów nasze spotkanie nie jest wiecem wyborczym, bez względu na to, co Państwo w tej sprawie... Bez względu na to, co pan, szanowny panie, uważa. Jedne pieniądze są. Mam zdanie. Konkretne nas interesują. Najdłużej trwającą budową w historii Skanska na świecie i nie daje nam to satysfakcji, ale jednocześnie jest to jedna z największych i najbardziej złożonych budowli hydrotechnicznych, które nasza firma zrealizowała i jest to dla nas ogromnym powodem do dumy. Jest to też na pewno powodem do dumy dla wieluset inżynierów, techników, robotników, którzy tutaj pracowali. Została nas już tutaj mała grupa i tym bardziej chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy wykonali tą robotę. Ustawa zakończyła się w 2015 roku. Dokładnie, tak? Dokładnie. I cała reszta nie zabezpieczono dalszych środków. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego, proszę pana, jak panią? Pan chce zabezpieczyć? Drugie pytanie. Proszę mi powiedzieć. Wydaje się, że nie ma sensu odpowiadać, bo to jest monolog, który... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma program pod nazwą likwidacja osuwisk. I tam są zapisane możliwości wszystkich osuwisk, które będą usuwane. Nikt, proszę państwa, nie zwrócił się uwagi na mieszkańców tych tutaj. Pani też jest stąd. Pan nie ma racji, bo właśnie mówią o mieszkańcach przede wszystkim. Pan był jedyny, panie, panie prezydencie, zgadzam się. Pozostali po prostu olewali. Wiecie, że tam jest droga. A czy pan wie, ale oczywiście, proszę pana, a czy pani wie, że wielokrotnie tutaj czyszczono zbiornik, na co wydano kilkanaście milionów złotych? Nie.
Pan w ogóle pomieszał kilka porządków, robi pan sobie wyborczą kampanię, pani a nas też. Pan o pani też, nie, proszę posłuchać pana myślnika, który powiedział wyraźnie. Ja jestem ministrem środowiska, który jest odpowiedzialny za tą inwestycję. Minister, a nie poseł, i to, pani ja tu byłam przez trzy tygodnie, co pani mówiła jako przedstawiciel, który kandyduje do ludźmi. Nie, Sejmu. Proszę pana. Dlaczego ja pana tu nie było w tamtym tygodniu? Bo ja mam inne rzeczy do zrobienia. Pani tutaj, pani za to płacą. Więc pani powinna być stale. Więc proszę mnie nie oskarżać, że robię kampanię. Podstawowe pytanie, pani minister, a dlaczego dzisiaj otwarcie korony Zapory, a nie całego zbiornika? Dlaczego to akurat, czy to jest ruch przedwyborczy? Nie, całe, pewne etapy prac muszą być zakończone, jak sam pan wie. Nie może Skańska mieć niezakończonej inwestycji, którą skończyła. Wyraźnie mówimy, że jest to zakończenie inwestycji hydrotechnicznej, a nie zakończenie całej inwestycji. Cała jest do końca 2015 roku i później nadal. Przecież osuwiska nie można zrobić teraz, część będzie trzeba robić. Nie można było tego zrobić na przykład wcześniej, tylko akurat dwa tygodnie, trzy tygodnie przed wyborami? To już jest termin wyznaczył RZGW, kiedy miało gotowy harmonogram prac. Harmonogram prac. No wie pani, nie mielibyście okazji do robienia kampanii wtedy, a tak to macie. Nie, co z tą Zaporą, dlaczego dzisiaj otwarcie, jak to wygląda? Znaczy, jeżeli chodzi o dzisiejsze otwarcie tak zwanej korony Zapory, to w moim przekonaniu jest to po prostu taka postsocjalistyczna czy postkomunistyczna chucpa. Chodziło też o zrobienie sobie przedwyborczej kampanii, o czym wielokrotnie tutaj w przemówieniu mówił pan rzecznik RZGW, pan Myślik. Wielokrotnie po prostu to powtarzał, lekceważąc głosy mieszkańców tutaj obecnych. Jeśli chodzi o zakończenie tego zbiornika, to jest problem taka, że być może dojdzie do takiej sytuacji, że zbiornik ten zostanie zalany. Na przykład, dlaczego go nie zalewają? Tylko dlatego mówią otwarcie, że nie ma wody, bo jest susza. Susza, gdyby była woda, to już by go zaczęli zalewać, pozostawiając niedokończoną inwestycję w postaci dróg. Mamy mieszkańców, którzy mieszkają tak. W zasadzie w miejscu, właśnie, które... Z tymi mieszkańcami? Jest to kwestia też do rozwiązania. O tym właściwie nikt nie mówi w tym momencie. My się generalnie sprzeciwiamy temu, żeby budować jakąś fasadę, jakąś sztuczną rzeczywistość, bo cały czas od 8 lat jesteśmy mamieni różnymi rzeczami. Wtłacza nam się do głowy wizję Polski, której tak naprawdę fizycznie nie ma. I tutaj ta dzisiejsza uroczystość jest doskonałym przykładem na to, że znowu mówimy o czymś takim. Otwieramy, przecinamy wstęgę, ale co przecinamy? Dom wybudowany, ma tylko dach, nie ma okien, na dole jeszcze nie posprzątane, a ktoś się już mówi, że będzie się wprowadzał. No przecież to jest okłamywanie, dokładnie, że będzie parapetuwa. Sprawa jest taka, no, że ja rozmawiałem z jednym z wójtów tutaj, związanych z tą Zaporą, który jednoznacznie powiedział, że jeżeli po prostu Zapora zostanie zalana, a nie zostaną zrobione drogi, to jedna z wiosek od niego się odłącza. I to jest wioska, no, ale ona się przyłączy, no, do innej gminy, a dla niego jest to po prostu bardzo niewygodne, choćby z tego względu, że to jest wioska bardzo atrakcyjna turystycznie, nie, i rekreacyjnie, i budują tutaj po prostu ludzie swoje domki rekreacyjne, co przynosi i dla jego gminy, ale także dla przedsiębiorców miejscowych konkretny zysk. Tutaj, proszę pana, jest spraw wiele nierozwiązanych, natomiast ci tutaj, którzy tutaj przybyli, zwracając się chociażby do obecnych, cały czas podkreślali zarząd, władza, posłowie, lekceważąc mieszkańców, lekceważąc głosy. Jeden z mieszkańców zaproponował pani minister, żeby się z nim przejechała na tą rzekomą inwestycję, która po prostu trwa. Pani minister zrezygnowała, no bo cóż, wie dobrze, że ten mieszkaniec ma rację. Natomiast nikt nie mówi o tym, że żeby mieszkańcy, którzy tutaj bardzo wiele stracili przy tej inwestycji, bo musieli, część z nich musiała się przeprowadzić, oni przy takim stanie faktycznym, oni nie zyskują nic, bo nie ma żadnej infrastruktury. Mówimy o tym, że mamy tutaj zarabiać na rekreacji, firmy się mają rozwijać na turystyce. Ja się pytam, na czym? Jeżeli zbiornik zostanie zalany, to tutaj będzie dramat, nic nie będzie i później już nic nie powstanie. Problem jeszcze jest jeden, jeśli chodzi o te okoliczne tereny rekreacyjne. One są we władaniu Skarbu Państwa. Wójtowie gmin wystąpili o to, żeby po prostu przekazano im
cały czas po prostu sprawę zwlekano, ponieważ mieli nadzieję, że zostanie uchwalona nowa ustawa prawo wodne, która będzie mówiła o tym, że regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej będą mogły prowadzić działalność gospodarczą wokół zbiorników wodnych, które one, którymi oni są dysponentami albo władają. Wiecie, jakie to, wiecie, jakie to jest kasa? Wynajem kajaków, restauracji, to jest, hotele, tak? Dokładnie. To są tylko sposób. Drobne rzeczy, ale to generalnie chodzi o każdy rodzaj działalności. Kasa? To jest po prostu potężna kasa, którą można na tej ziemi zarobić. Dziś taka ziemia tutaj kosztuje 10-20 tysięcy za ar. Z chwilą, kiedy po prostu przyszłaby władanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, to wtedy taka ziemia od razu skacze kilkakrotnie w górę. To są potężne środki i 4 lata zwlekano z przekazaniem. Są tutaj wójtowie, można się ich spytać. Zwlekano po to, żeby ta cena rosła, nie, tak? Nie, tylko po to. Przede wszystkim po to, że liczono na to, że zostanie uchwalona nowa ustawa prawo wodne, która przekazuje te tereny na własność czy wywładanie regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Panie Jerzy, a dlaczego tutaj, jak była ta cała rozmowa, żaden wójt, przepraszam, lokalny nie został poproszony o głos? Nie wiem, nie, ja jestem organizatorem, jestem zaproszonym gościem, także nie potrafię znaleźć. Słyszeliśmy takie opinie, żeby mógł zdyskredytować całe tutaj... Nie przypuszczam, żeby wójt chciał dyskredytować budowę zapory. Ja też nie jestem przecież hydrotechnikiem, w związku z czym też się nie znam jak się buduje zapory. A hipotetyczna sytuacja, bo otwarliśmy teraz koronę, a od jutra zaczynają się ulewne deszcze, które trwają przez miesiąc. Cały zbiornik zostaje zalany, wszystkie osuwiska zostają zalane i problemu nie ma, tak? Skąd się wzięło osuwisko? Z tego, że zostały zalane w zeszłym roku. Te tereny i się te osuwiska ożywiły. Kłopot z osuwiskami jest taki, że potrafią przez kilkaset lat być stabilne i nagle płyną. A w związku z tym to nie jest kwestia taka, że ktoś tu o czymś zapomniał i zamiast rozpocząć 5 lat temu walkę z osuwiskami, no to teraz się dopiero obudził, gdyś zapora już jest gotowa. Nie, te osuwiska się w zeszłym roku dopiero uaktywniły i dlatego jest w tym momencie problem. A skąd tak długa budowa? Czy to jest faktycznie uwarunkowania terenowe są tak trudne? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo 30 lat temu szczęśliwie nie byłem jeszcze wtedy urzędnikiem wodnej. Wystarczyły, zwłaszcza przez te ostatnie lata, bo przecież tutaj po kilkaset milionów co roku było wydawane, aby osiągnąć ten stopień zaawansowania, który teraz widzimy. Dzisiaj nie byłoby żadnego problemu technicznego, aby z tego zbiornika skorzystać. Byłby formalny, no bo łatwiej jest osuwisko stabilizować, gdy nie ma wody.